Siema, tu LCDX, a dziś z Nawetem po raz kolejny będziemy rywalizować ze sobą w Deep Dark. Stwierdziliśmy, że ostatnim razem tylko we dwóch było nam trochę nudno, to zaprosiliśmy jeszcze dwie nowe osoby. Cały challenge składał się z 7 etapów, a na czym polegały, dowiedzieliście się dopiero w trakcie oglądania tego odcinka. Jeżeli nam się nie udało pokonać danego poziomu, traciliśmy jedno z 6 żyć, a gdy traciliśmy je wszystkie, całkowicie odpadaliśmy z challenge'u. To jak się potoczyły wszystkie wyzwania, dosyć mnie zdziwiło i osoba, która wygrała, okazała się zupełnie inna niż przypuszczałem. Jeszcze na wstępie tego filmu zostaw suba, to może do końca października wbijemy 300 subskrypcji i wierzę, że dzięki wam uda nam się to osiągnąć. No a propos lajków. Pod ostatnim filmem, gdzie prosiłem was o 30 i byłem pewny, że tylu nie zostawicie, dobiliście ich aż 120. Dla mnie jest to duża różnica, dlatego teraz stawiam próg 40 i zobaczymy, czy znowu rozwalicie system. Z góry dzięki, a teraz rozsiądź się wygodnie i oglądaj do samego końca. Pierwszą i chyba najłatwiejszą konkurencją był parkour. Aby go ukończyć, trzeba było przeskoczyć kilka klocków nad lawą, a potem dobrze wybrać. No właśnie, to zaczynał się problem. Gdy wybierzemy lewą stronę, której łatwiej jest zeskoczyć, bo jest ten taki klocek, to czeka nas niespodzianka, mianowicie potrójna 180. Wykonanie jej wymagało perfekcyjnego ustawienia i movementu, a to, że jestem głupi i źle przygotowałem cały skok, to wejście tu oznaczało pewną śmierć. Z prawej strony czekała na nas zwykła 180, więc coś bardzo prostego, a jedynie doskoczyć do niej jest trochę ciężej. Jak widzicie, najprościej nie zawsze znaczy najlepiej, i zobaczcie sami, jak nam to wszystko poszło. Możecie przejść. Który się szybciej biega? Kontrolę. Musisz trzymać kontrol, no. Albo dwa razy w. O! Uwaga, o. Leci. O kurde. Pa. O kurde. Dobra. Że nie było, to się da przeskoczyć bez problemu. Teraz ja? Tak, teraz ty. No to masz jedno życie, nawinuj się, no. Już tyle nie ma, no już nie wyskakuj z tej lamy, bo to takie oszustwo trochę. Ale nie weszłam. Nikt jeszcze. A, on. Dobra, dajmy Marconek. Jeśli ktoś nie przejdzie tego pierwszego etapu, nie? No ja. Gdzie idziesz nawet? Uwaga, zobaczymy, gdzie on pójdzie. Gdzie pójdzie? O nie! O nie! O nie! W lewo? O nie! O nie, najgorzej! On wpadł do... On wpadł do lawy, nawet nie doskoczył do kolejnych, do drzwi. No bo, dobra, dawaj, bo mu chyba shift spadł, ten się puścił. Dawaj ty. Shifta puściłem. Uwaga, gdzie pójdziesz? O kurde! Dzięki, Marcel. Lubię. Dobra, cię, ja wam powiem, powiem wam tyle. Etap drugi nazwałem Water Jump. No, polegał na zwykłym skoku do wody. Ustawialiśmy się w miejscu, z którego chcemy skoczyć i po prostu skakaliśmy. Jak nie trafiliśmy do wody, to minęliśmy, jak trafiliśmy, to nie. Proste. No i zgadnijcie, komu znowu poszło najlepiej. Szanse na trafienie wynoszą 20%. Fuck. Nie trafił do dziury. Dobra. Teraz czara, jak chcesz, możesz stąd skoczyć, no. Nie pchaj mnie, błagam cię! Błagam cię! Oj, sorki, przez przypadek. Błagam, nie mam nawet, nie rób tego. Wyjdź nawet stąd. Ja nie mogę. To Kuba, bo ja ostatni skaczę. No dobra, poczekajcie, pokażę wam, jak to się robi. No. Ja skoczę stąd, bo taki był głównie na to zamysł, ale no, nawet wypadł stąd, bo człowieku zaraz... Nie, aby ci ujęcie. Dobra, lecę chłopak, lecę. Dawaj. Ajajaj. Dobra, ja mam cały czas pełne życie, nie? Wy macie już dwa życia w plecy. Kliknijcie sobie tutaj w guziczek. No. Teleportuję najbliższą osobę.
Etap trzeci był dosyć podobny do drugiego, bo też polega na wykonaniu MLG. Jedyna różnica to to, że sami musieliśmy wziąć ze skrzynki przedmiot, a następnie wykonać klacza. Raczej żaden z uczestników tego nie zauważył, ale kolory napisów na tabliczkach to nic innego jak poziom trudności. Pod jedynką znajdował się Bolt Clutch, pod dwójką Water Skill, no a pod trójką Slime Clutch. I mimo, że miałem przewagę, bo dobrze wiedziałem co jest w skrzynkach, to zapomniałem o czymś, przez co nie poszło mi najlepiej. Patera, nie? No tak. Dawaj. I uwaga. Postawiłem to. Marcel wybrał jedynkę. Marcin. Dobra, wybrał. Poczekajcie, ja to muszę usunąć. Razu coś wybrałem. Zaskoczyłem po prostu. Ja sobie wybiorę dwójkę. Trójkę. No. Nie, ale jeszcze nie skacz, bo ja jeszcze nie ten. Jeszcze nie. Dobra, dawaj, czaro. No, skrzynka mi się nie otworzyła. Dobra, teraz ja lecę teraz, uwaga. Chcecie sobie spektatować, to macie. O. Kurde! Zapomniałem, że to się w ostatnim slocie, bo woda się, no cokolwiek, w ostatnim slocie pojawia i po prostu... Jest dobrze. I... No i po prostu nie zdążyłem slota zmienić na slota z tą wodą. Uuu, widzieliście to? Widzieliście to? No. Udało się Marcelowi podklacz. Co jest, dobra. Możecie się zostawić, wszyscy przyjdźcie tutaj, kliknijcie sobie guziczek. Etap czwarty, czyli najbardziej zależny od szczęścia poziom, polegał na strzelaniu z łuku do jednego z olbrzymiej ilości komend bloków i tylko trzy z tych wszystkich nas nie zabiją. Najgorzej miała ostatnia osoba, bo jeżeli cała reszta wybrałaby dobrze, to niestety ona nie ma już szans. Chyba nie trafiłeś. No nie trafił, no, czyli musisz jeszcze raz aż trafić. A, okej. No nie. No, coś nie pykło. Dlatego teraz mają ci łatwo, bo wiecie, który was zabije, który was zabije. A więc tak, ja byłem ostatni o dwa, czy ja jestem drugi, no to fajnie. Jakby sobie nie pamiętam totalnie, który tapał, który nie. Jak strzelę w ten grabel, to on spadnie? Nie. Chyba nie. To zniszcza na wieki. Mhm. No to po. O, nawet ma więcej pingu ode mnie, zarobiście. 30, to nie dużo. Miałeś 3500. O! Mogę strzelać? Poczekaj, jeszcze tepnę czara tutaj. Mogę strzelać? Ten godlock jest zajęty, więc nie trafisz, musisz inny trafić. Wiem. Gdzie ten wardon w ogóle jest? Chcę zobaczyć. No hej! Miss click. O, już! Cześć. Nie bij w to, bo jak zniszczysz to ja cię zniszczę. Deathwalk, czyli konkurencja, która polegała na przejściu po złotych półpłytkach na koniec ścieżki i kliknięciu guzika. No właśnie, tu jest pewien haczyk. Jak widzicie, ścieżka ma 3 pasy półpłytek i niestety tylko jeden pas jest bezpieczny. Zdradzę wam, że nie idzie on prostą linią. No teraz ktoś inny, ja już wchodzę. Nie mam pierwszej, musisz dalej iść. Dopóki nie zginiesz, albo nie przejdziesz. No. Dawaj. Biegnij prosto, dawaj prosto po prostu. Czekaj. Dobra taktyka, może się udać. Daleko byłem. Tamte zabija. W lewo, Szarek, w lewo. Wtepaj. O kurde. Patrz, dostałem pociskiem. Gdzie Marcin zginął? Tutaj, czy gdzie on poszedł? Poszedł jeszcze jedną prosto, czy nie? Mówcie mi. Nie, on przeskoczył. Kurde, nie! Czekajcie, w lewo się. Było dobrze. Czekajcie, muszę się tepnąć. Serio. Ja mówiłem ci cały czas. Po tym pierwszym ci nie ufałem. No dawajcie, mogę? Idźcie.
dwa do przodu. Pamiętaj, dwa do przodu. Albo do przodu, albo w lewo. Ja nie mogę. On to zgadnie wszystko. Kurde no. Dobra, czekajcie. Możemy po drugiej szansie każdemu dać sobie na to. Dobra. Fajnie. Jak to było? Jeszcze jak było? Do przodu jeszcze chyba jedno. Co jest? O kurde. On zgadnie wszystko. Kurde ja, nie. Wyższe chcę oglądać. Jest. Czarno, ale nie, ja idę tam, o kurde, dobra. Pyk, pyk. Czyli czasem jeszcze spadek sobie już nie depnąć. Zapisz się na coś zaraz. Jutra, my best. Przy końcu dopiero, tutaj byłem. Potem lecę ja, tak? Tak. Nie! Czekajcie, muszę depnąć do was. No, teraz nie, czarno, dawaj. Nie będę mówił. Tu. Tu. Jeszcze jedno. Do przodu. Mogę się tepnąć. Tu. No. I w prawo. O, nie widzę was. W lewo. No. Jeszcze już tak podpuściłem. Jak Marcinowi się uda, to ja nie wiem. Pastera. Gdzie dalej było? W lewo. Nie no, proszę. Czy się stracili po życiu, czy mogę zniszczyć to? Prosto, nie możesz się zniszczyć. Przejdź. To było tak. Tu jest takie coś. Dobra, prosto idę. Ups. O. Wiem. Teraz nie było do przodu. Na pewno dwa do przodu. I w lewo. Wtedy ci dobrze powiedziałem, przysięgam. Ciarkowi tylko źle powiedziałem. Czy żeby ktoś wygrał, w lewo. A może prosto dalej? No, Ciarek, powiedzmy, że w lewo. W lewo. To się nie liczy! Nie ma! Wracasz tam na tą popłytkę! Która to była popłytka? Trzecia. Dwie kratki byłeś od tamtego chyba. Bo trzecia, czwarta, nie wiem, trzecia albo czwarta. Tu. Ta. I w lewo. Dobra. Dawaj, w lewo, idź w lewo. Ja. Chyba to wygrał. No prosto! A? Prosto, w prawo, to jest podchwytliwe. Yes! I ostatnia już konkurencja przed wielkim finałem, czyli Choose or Die. W skrócie mamy dwa guziki do wyboru, jeden nas zabija, a drugi przeteleportuje dalej. Na końcu znajduje się przycisk, który trzeba kliknąć, aby ukończyć ten etap, no a potem zostaje już tylko PvP. No i lecimy. Którą kliknął, chłopaki? Nie wiem. No to tutaj, chyba. Chyba. A dalej nie wiem. No i zginęli. O, już się tam idzie. Lewy, a śmierć prawy. Tak. Lewy, prawy. Chyba. Co? Nie wiem. No, dobrze, Czarek. No jak? Nie. Lewy, prawy, lewy. Czekajcie. Lewy. Jeszcze raz. No nie bądź. Miałeś czekać, mówiłem czekaj. Lewy, ej. Lewy, prawy. To też możemy dwa razy zagrać, nikt nie stracił jeszcze życia. Okej. Okay. To jak jeszcze raz, czy ja teraz? Lewy, prawy. Lewy. No lewy, ja tak szedłem. Prawy. Dobra, się zmieniamy z kolejności i idziemy tak jak szliśmy. Cały czas go podpuszczam. Dobra, idziemy. Akurat wtedy, kiedy ci nie posłuchałem, to było dobrze. Nie wiem, o coś. Tam klika. Lewy. I tylko tyle pamiętam. Jest! Chyba prawy. Nie! Dobra. Chcecie tego? Tak. No się śmiał, gdyby było cały czas lewy. Dobra, będę pierwszy. Oj, czekaj, bo to czar. A, dobra. On już tak... Chłopaki, dobrze mi idzie. Kurde, ale daleko. O nie, jeszcze dalej proszę. Jest na koniec ostatni wyborze. O kurde, czekajcie, chłopaki. O nie, 50 na 50, dawaj. Musisz się udać.
Nie! Najgorzej! Wiedziałem, żeby kliknąć w lewy. Dobra. No co ty powiedziałeś teraz? Mam nadzieję, że nie zapamiętali. A może podpuszczam? A może? To chyba był prawy. Ale leciałem, jaką pasę miałem dobrą. No. To chyba był prawy. To też zależy od szczęścia. Jak klikałem na zmianę czasami. Prawy. Just! Chłopak się podnieciłem lekko. Są trzy ostatnie wybory. Lewy. Tak. Znowu będzie lewy. Tak jest! I lewy, lewy, lewy. No. Czemu każdy mi wierzy? To wygenerowany. Parło. Hit, click. Lewy. No, wytepałem co do X-a. Chyba. Lewy. 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 Prawy. Przecież on nie. Prawy. Przecież on nie stoi cały czas na tym. Prawy. Nie wiem, czy ci wierzyć, czy no serio, nie. Teraz serio. Chyba. Nie wiem, nie pamiętam, ale raczej prawy. No. Jestem lewy. Ja mogę pierwszy. Straszyłem. Ja mogę pierwszy. No to dawaj. Warden. A to Czarek. Dobra, Czarek, to przynajmniej. Czyli Czarek. Czyli Czarek. Ale ja nic nie widzę. Dawaj, Czaruj. A, to jest. No dobra. No już jest taka ostatnia prosta, dawaj. Chyba nie pamiętam, co tam było. Już! Ale wygrałem, ostatni. Wygrałeś, tak, to wygrałeś. To już, nie, ale nie ruszajcie się już z miejsc, który się ten. To już będzie ostatnia konkurencja. Ładnie się sfokusował na chyba. No ciebie, Marconek! No co mam zrobić? Poskaczę. Czekaj. Rymo, strzelnij we mnie tym rzekiem! Masz dwa serduszka! Macie, żebyście spektakulowali. Dałem na mecz, potem miał pójść do ostatni. A, to było... Ja to leciałem. Czuję, jak tam tylko... Dobrze, Namet też wygrał. W rundzie finałowej rozpiliśmy się w losowo położonym miejscu w Ancient City, a następnie musieliśmy zabić pozostałych graczy używając itemów znalezionych w skrzynkach. Aby wygrać, trzeba wytrwać najdłużej ze wszystkich graczy, a wyeliminowanie gracza następowało dopiero po utracie wszystkich żyć, jakie mu zostały z poprzednich etapów. Dlatego w tym momencie rozpoczynamy ostatnią konkurencję, jaką jest PvP i ja nie tego ukośnik gamer keep inventory włączam. Weź mi uwaga, bo ja będę tylko oglądał. Ja mam. A co, człowiekowi nie zostały żadne życia? No na każdej konkurencji zginąłem. Ale tego, aha, no tak, no to w sumie tak, to czekaj. No to zaczynamy w tym momencie. Teraz? Tak. To mogę sobie... No co to jest takie duże, mnie goni? Mordę. Czemu to sobie mnie od razu? No nie, trafił się. Kolejny. Ja w tym razie nie mam żadnego Wardena. To jest duże. Super. Niezłe wdzianko. O kurde, ale... Good loot. Nice. Koksa ma na. Dobra, idę cię znaleźć. Spróbuj się wydostać, bo wpadłem gdzieś. Ja próbuję cię znaleźć. A też kurde, kolejny shrieker. To jest tak ciemno. Jak... No jest ciemno, jak w dupie, no. O, ten Warden tutaj jest, 8 ACDX tak było. W ogóle to jest Warden, jakby co. Ora, Czarny, aspektujesz?
No nie mogę nikogo znaleźć, jestem jakiś upośle. O dobra. Widzę. O nie! O nie! Jedno życie mu zostało. Ja widziałem, jak z tej fali dostał. Ja sobie biegam w kółko. Ja tak oglądam, mam koksa. Chyba LCDX Maloa. Masz gapa? Znaczy... Jakiego gapa? Koksa mam. Koksa. Lecę panować. No nie, no kolejny się zrespił i to obok mnie. O nie. Jak pusta, super. Który widziałeś to? Ja nie wiem, gdzie biegnę. Biegam tylko, bo widzę restą. Oj. Kurde. Będę sobie chodził i zwiedzał mapę, bo pierwszy raz jestem w tym biomie. Nie będę nic zbierał. Jednak. Ty wardeny za tobą. Nie jesteście. Nie wydałem żadnych dźwięków. Nie, przynajmniej nie powinienem. Nie ma szans, żebym je zauważył. Karny. On tu jest. Ja nie mogę ci, ludzie, ja jestem taki zesrany. Ty mnie zabił. Czemu się zmieniłem w jakiegoś... Ej, o. No nie, no. Ja kliknąłem w Guardena i się tego zmieniłem, nie wiedziałem, jak to działa. No już też ze mną mnie się widzę w twoich oczach. No i syf. Bo jest otoczony lekko. Widzę Marcina. Gdzieś Marcin? Gdzie z nich? Szukam jedzenia. Pierotanie z tymi fletowymi kryształami. Co robią? Umarłem. O nie. Zjadł mi koksa. Siema, LCDX, tak byłem. O, szkielet tutaj mnie zabije. Wygrasz zaraz, mi szkielet mnie zabije. Jest kolejny koks. Dziękuję. No i rozpij się, Warden. Dobra, ale ja zmieniam ze dwóch i nikt mnie nie zabił. Ja cały czas ciebie nagrywam, bo ja myślałem, że się ekspisz. Nie wiem, zakładasz na tą zbroję. Co tu robi? Coś. O kurde. O kurde. Tam jest jeden, tam jest jeden. Jest pode mną jeden chodzi. Martin Trick. Dla widzów, dla mnie dla czarka. O kurde! Salto czy coś. Jak opuść? Dobra. Zrobię salto. Wow. Tam raz pi... Uciekam. Muszę to zrobić. No nie! Sobie jaja robić. O dobra. O dobra, ogólnie. Jeżeli tam jest drewno, to... No, 1000 pingów. S! Próbuję z bloka. O! S! Idzie taki dziadek z garmem do lekarza i mówi, a lekarz do niego: pan wchodzi, pan się nie skrada. Idę do sklepu, proszę tą seteczkę. Pani mówi, jest 18, mówię, nie wiem, nie mierzyłem. A znacie żart o trzech żółwikach? Chyba nie znacie, to tak. Trzy żółwiki idą przez pustynię. Pierwszy żółwik idzie i mówi: przed sobą widzę pustynię, za sobą widzę żółwika. Drugi żółwik mówi: przed sobą widzę żółwika, za sobą widzę żółwika. Trzeci żółwik mówi: przed sobą widzę żółwika i za sobą widzę żółwika. Czemu trzeci żółwik za sobą widział żółwika? Bo to żółwik kłamciuszek. Idzie jeden do drugiego, a tam trzeci. Siemanko, z tej strony Jakub i dzisiaj gramy w Minecraft, ale to
wyzwania, jak to się nazywa, od, gdzie teraz jesteśmy? Deep Dark. W Deep Darkie gramy o 500 zł, 400 zł, każdy wchodzi po stówę. I wiadomo, że ja wygram to mój odcinek. Ciekawe, czy to wytnie, czy to doda. Pewnie to doda. Jako końcówka. Jak było przed. To tak. Pozdrawiam rodziców, mamę, tatę. Pozdrawiam rodzeństwo przyrodnie. Opiszę wam, co widzę. Widzę lawę spływającą. Mam na prawo dwa lampiony. Jest wszędzie ciemno. Widzę jakieś budowle. I sufit jest obrośnięty jakimś zielonym czymś. Widzę coś podobnego. Stoję sobie na takim czymś z dziurką. Obok mnie są świeczki, jedna z nich pali się na niebiesko, tylko źle, a reszta jest taka kamienista. Się na nie zadumiają. Czy jak się ruszę, to stanie się coś złego? Chyba nie. Nagle Wardel się pojawia. Jakub byłby zły. Trochę chyba tak. Dobra. Udała się misja poruszenia się. Jem niedobrą czekoladę, 90% gorzkości. Jakub dalej ustawia sobie mikrofon? Chyba tak.